Czy to działa? Mam nadzieję, że tak. To co? Chyba zaczynam. To pierwszy mój film z serii nowej. Mianowicie, postanowiłem, że będę kręcił vloga. Chcę trochę oddalić się, może nieznacznie, ale jednak od takich stricte technicznych tematów. I, I cóż, postanowiłem, że sobie pogadam do kamery. Jakby, jakby jeszcze nie było mało w internecie. A ten pierwszy odcinek, pierwszy vlog, dlatego może być chaotyczny, więc wybacz, jeśli oglądasz go w takiej formie, ale postanowiłem, że nagram, bo zacząłem robić fajną rzecz. Mianowicie zacząłem uczyć się. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale zacząłem się uczyć czegoś, czego nigdy nie rozumiałem mianowicie frontendu. I nie tylko, bo to jeszcze wrócę do, do, do tego, jak to zrobiłem. Kupiłem sobie kurs, znaczy nie kurs. Kupiłem sobie dostęp do usługi Code Academy. Ja wiem, że pewnie są lepsze jakieś kursery, Udemy i tak dalej, ale sobie kupiłem Code Academy i zaraz ci pokażę. I co zrobiłem? Zacząłem spisywać sobie rzeczy. Te rzeczy to są elementy, które zauważam jako początkujący. Bo wpadłem w klątwę wiedzy, wiele osób w to wpada. Jeśli zaczyna coś robić, to nagle to nagle wszystko wydaje się jasne. I ja jestem na takim poziomie na kilku technologiach, ale stwierdziłem, że chcę poczuć się jako nowicjusz. To jest dla mnie bardzo ciekawe przeżycie i mam na przykład sobie wynotowałem kilka rzeczy, które mi się przydadzą do przy tworzeniu kolejnych kursów czy szkoleń, mianowicie. Bardzo mi się to spodobało w jednym z kursów było tak, że były proste rzeczy, proste rzeczy, a później trochę bardziej złożone. Dalej, na przykład też zauważyłem, że ja nie lubię dużo czytać instrukcji, a wiem, że w moich szkoleniach jest czasami ich, jest ich zbyt dużo, więc tu już mam pole do, do popisu, do zmiany. Trzecią rzecz, którą zauważyłem dosłownie dzisiaj, jest to, że lubi widzieć rezultaty. Jak uczę się frontendu, to te rezultaty są. Przy Kubernetesie też mogą być, ale od razu czuję taką satysfakcję, więc jest bombastycznie. A chcesz wiedzieć, chcesz zobaczyć, jak, co teraz robię? Robię akurat taki mikroprojekt. Ja wiem, że to jest śmieszne, ale pokazuję, bo chcę, żebyś też wiedział, że czasami warto zaczynać, czasami być warto zacząć być takim uczniem. Od początku takim nowicjuszem. To jest właśnie. Mój em, projekt to jest Codecademy, właśnie, ważna rzecz. Wykupiłem tam dostęp, tak, sądzę, że warto inwestować w siebie, to znaczy najlepsza inwestycja jest w siebie i zainwestowa zainwestowałem się, 90 dolarów za roczny dostęp. I tu jest projekt strony, którą robię, uwaga, w bootstrapie, więc to nawet nie jest programowanie, tylko bawię się HTML-ami, CSS-ami, więc mam do tego doprowadzić, e, korzystając z jakichś instrukcji, a póki co jestem na takim etapie, więc trochę, trochę mi jeszcze brakuje. Ale jestem dobrej myśli i mam z tego niezły ubaw. Bo w końcu wiem, jak tworzyć te wszystkie e, te śmieszne e, gridy i tak dalej. Dosłownie bardzo wiele rzeczy mi się wyjaśniło, więc jestem super zadowolony. To chyba tyle, jak na pierwszy odcinek będzie i tak dużo. Chcę, żeby te, te vlogi moje były krótkie, póki co. Z mojej strony tyle. Zobaczę, jak to mi później dalej pójdzie. Jeśli chcesz wiedzieć, to obserwuj, sprawdzaj. Postaram się regularnie te vlogi robić. Trzymaj się do kolejnego razu i wiadomo, tylko i wyłącznie zawsze do przodu.